Dzień dobry, witam Was bardzo gorąco i serdecznie. Witam się z Wami, słuchajcie, 1 listopada, dzień tygodnia piątek. Dzisiaj jest mój dzień ostatni, kiedy idę do pracy, znaczy ostatni. Jutro mam wolne i idę jeszcze w niedzielę, więc przedostatni w sumie. I co? Dzisiaj dzień zadumy, dzień wszystkich świętych. No, taki trochę, wiecie, no właśnie, taki dzień zadumy, kurczę, rozmyślań, refleksji na pewne tematy. Na temat na pewno upływającego czasu i tak dalej, i tak dalej. To jest, słuchajcie, to jest taki dzień, w którym nie tylko myślimy o tych, którzy odeszli, ale to jest też dzień, w którym możemy my sami pomyśleć o sobie, o upływającym czasie, o tym, o naszym, jak to mówi Monia, stestwie. Bycie, byciu. Tak, o tym, jak wykorzystywać ten czas i tak dalej, i tak dalej. Co robić, żeby go nie marnować. Spięłam właśnie sobie włosy, nie wiem, czy to będzie dobre, ale właśnie zasiadam, słuchajcie, do porannej pielęgnacji. Zastosujemy sobie dzisiaj to, spróbuję to użyć na serum. Zobaczymy, krem mam pod oczy, mam oczyszczoną twarz. Używam teraz Hydra Essential od Clarins, to jest to serum. No, także mam nadzieję, że nie tylko dzisiaj. Ja nie lubię tak podchodzić, wiecie, że jak dzisiaj jest Dzień Wszystkich Świętych, no to tylko dzisiaj trzeba o nich pamiętać, trzeba pójść, zapalić znicz i tak dalej. Nie, absolutnie. Absolutnie nie. Jestem tego zdania, że te rzeczy należy robić w ciągu całego roku i nie zapominać o tym, że ktoś odszedł. Jeżeli był ktoś dla nas ważny i był nam w jakikolwiek sposób bliski, to nie powinniśmy czekać na 1 listopada. Ale tych rzeczy nie muszę Wam mówić, Wy wiecie jak jest. Ale przy okazji, że nagrywam akurat dzisiaj dla Was ten film, no to może właśnie podyskutujemy sobie, pociągniemy sobie dalej mój temat. Dlatego, że dodałam Wam film, dziś mamy piątek, ja film Wam dodałam dziś rano i powiem Wam, że tyle wiadomości, co ja dostałam już dziś prywatnych od rana, od różnych osób, od dziewczyn przede wszystkim, to jestem w szoku. Jestem w szoku i z drugiej strony bardzo się cieszę, dlatego że jest odzew, a ja te filmy będę nagrywać dla tych osób, które chcą pogadać, które chcą obejrzeć ten film po coś, a nie po to, żeby go obejrzeć i zhejtować i napisać, że co ty pierdzielisz, co ty przeszłaś, w dupie byłaś i gówno widziałaś. Nie, nie o to właśnie chodzi. Ja już Wam powiedziałam, że moje nastawienie do tych takich teraz trudnych spraw, tematów kontrowersyjnych, będzie, mój stosunek będzie taki bardzo, bardzo oschły, dlatego że ja nie będę reagować absolutnie na żadne hejty, nie będę reagować na żadne negatywne komentarze, w sensie oczywiście wymianę zdań jak najbardziej, bo na to liczę. Natomiast nie będę się wdawać w żadne jakieś dyskusje z osobą, która na przykład mi napisze, że nie mam racji. Ja mam prawo nie mieć racji w czyimś mniemaniu, ja mam prawo mieć swoje zdanie i pamiętajcie tylko jedną rzecz, bo ja przez te filmy nie generalizuję. Ja nie mówię tu o wszystkich, ja nie daję tu za przykład wszystkich i ja nie mówię tu o całokształcie zachowań i tych sytuacji destrukcyjnych. Ja Wam otwieram się, uchylam rąbek trochę z mojego życia po to, żeby Wam powiedzieć, jak ja po moich doświadczeniach, podkreślam, po moich doświadczeniach, jakie ja wyciągnęłam wnioski. I ja tutaj mówię tylko i wyłącznie na swoim przykładzie. Każda z Was jest inna. Każdy z Was ma inne priorytety, każdy z Was ma inny próg, nie wiem, cierpliwości, jeżeli można to tak nazwać. Każdy z Was ma inną osobowość, inną psychikę, inną wytrzymałość, inną cierpliwość i tak dalej, i tak dalej. Każdy jest indywidualistą samym w sobie. Więc ja nie generalizuję tutaj, mówiąc, że dziewczyny, nie wiem, nie dawajcie szansy, nie wchodźcie dwa razy do tej samej rzeki. Pamiętajcie jeszcze, że głównymi czynnikami tego, jak zareagujemy, to po pierwsze i przede wszystkim to są powody. Powody, dla jakich coś ma rzekomo mieć swój koniec. Więc
Ja nie wiem, czy mnie tutaj, co niektórzy dobrze zrozumieli. Oczywiście wypowiedziałam się jeszcze w komentarzu, odpowiedziałam też na komentarze już. Ale właśnie obawiam się, że nie zostałam do końca też zrozumiana. Dlatego, że pamiętajcie, że ja Wam mówię o sobie, o swojej sytuacji, o swoich doświadczeniach i nie generalizuję. Ja nie powiedziałam, że każdy facet to frajer. I że każdy facet ma za zadanie i na celowniku zrobić Wam krzywdę. Oczywiście, że nie. Więc żeby to po prostu było jasne, że ja mówię o swoich doświadczeniach, zwierzam Wam, można powiedzieć, że zwierzam Wam się z tego, co mnie spotkało, a Wy sobie zrobicie z tym, co ja Wam powiem, co będziecie chcieli. Nie wiem, chyba kocko. No, także mówię, żeby była jasność. Dostaję od Was wiadomości i jestem przerażona. Dziewczyny, ja jestem strasznie przerażona tym, ile wśród Was jest młodych dziewczyn nieszczęśliwych. Dlaczego jestem przerażona? Dlatego, że jestem mamą i nie wyobrażam sobie, na przykład jako mama, żeby moje dziecko, moja córka męczyła się z jakimś kurde dupkiem i tkwiła właśnie w jakiejś takiej niepewności, w czymś, co nie sprawiałoby jej przyjemności, co nie byłoby dobre, co byłoby niszczące i tak dalej. I powiem Wam, że ja pod tym kątem, mam nadzieję, że tu nie będzie przeszkadzać, że się będę malować, powinna mieć znowu lusterko. Agnieszka, znowu nieprzygotowana. Poczekajcie, wezmę sobie jakieś lustereczko, gdzieś takie w miarę małe, wygodne. Dobra, wezmę sobie tą paletkę, bo i tak chyba jej może dzisiaj użyję. Także ja pod tym kątem nie wyobrażam sobie i z tego punktu widzenia, czyli jako mamy, nie tylko tej kobiety, która doświadczyła tych wszystkich przykrych jakichś tam sytuacji w życiu, ale właśnie też z punktu widzenia mamy, słuchajcie, ja sobie nie wyobrażam i nie dopuszczę do takiej sytuacji, w której widząc, że moje dziecko się męczy, z kimś, kto na nią nie zasługuje, no to może nie tyle się wtrącę, ale na pewno zareaguję. Ja na pewno z nią porozmawiam, ja na pewno jej pewne rzeczy opowiem, wytłumaczę, powiem, co o tym myślę, ale ostatnią wolę jakby zostawię jej. Na pewno nie będę należała do rodzica, który się wtrąca w ten sposób, że będę jej układać życie. Nie, tak się nie da. Mi moi rodzice próbowali ułożyć życie i niestety no to miało odwrotny skutek, słuchajcie, bo czym bardziej mówicie do dziecka, że czegoś nie wolno, to dobrze wiecie, że ono po to dwa razy bardziej będzie chciało sięgnąć. I tak jest ze wszystkim, tak jest nie tylko z dziećmi, ale tak jest też z dorosłymi. Jeżeli ktoś Wam mówi, nie wiem, na przykład, no tak mi się wydaje, że to tak u Was też powinno działać, u mnie to tak działa, że jak sobie z czymś nie poradzicie, no to samemu sobie i komuś chcecie też udowodnić, że ja sobie nie poradzę? No jak ja sobie nie poradzę? Owszem, są też słabsze osoby, słabsze charaktery, które faktycznie czym więcej się im powie, że są do dupy, no to tak sobie wmówią, że są do dupy i nie ruszą się z miejsca. Oczywiście, że takie też są. Ja kiedyś właśnie taka byłam. Ja jak usłyszałam, że nie dam rady, że tego nie umiem, tamtego nie umiem, to przyszedł taki czas, że ja przestałam się za te rzeczy brać, bo skoro usłyszałam, że nie umiem i że nie dam rady i że nie potrafię, no to po prostu tak chyba jest. I to jest najgorsze podejście, do jakiego mogłybyście dopuścić, czyli wmówić sobie, że jesteś złe, beznadziejne, najgorsze i tak dalej. Wydaje mi się, że każda chyba w swoim życiu jakoś gdzieś tam się z czymś takim zetknęła, czy to ze strony rodziny, czy to ze strony partnera, czy to ze strony koleżanek, rówieśniczek. Wydaje mi się, że tego też jest trochę na świecie. Takiego mówienia ludziom, że nie wiem, że stawiania siebie ponad innych, o może tak. Mówię tu chyba raczej o tych takich silniejszych charakterach. Ale do czego wracam, do czego zmierzam? Wróćmy do naszego tematu. Chciałabym go jeszcze troszeczkę pociągnąć, dlatego że jest odzew i ten odzew i chciałabym zareagować na ten odzew. Więc zaznaczam jeszcze raz i myślę, że mam nadzieję, że ostatni, że ja mówię Wam moją opinię,
moje zdanie, opowiadam Wam o moich doświadczeniach i mówię Wam, co ja bym zrobiła. Ja nie mówię Wam, odejdź od niego, on nie jest Ciebie godzin i tak dalej. Nie, ja się nie wtrącam, słuchajcie. Jesteście dorosłe. Ja Wam tylko mogę powiedzieć, jak to mniej więcej na przykład może wyglądać, bo oczywiście nie musi, ale jak to najczęściej wygląda, że jeżeli ktoś dopuszcza się jakichkolwiek, słuchajcie, takich zdarzeń, sytuacji nieprzyjemnych, nieprzychylnych, negatywnych. Nie wiem, jeżeli ktoś... O, chciałam sięgnąć tam po paletkę. Jeżeli są jakieś uzależnienia, nieuzależnienia, to pamiętajcie, że sięgnie po to po raz kolejny. No. Co, kochanie? Przyszłam autem i ten. I co? Czy mogę iść do kolegi dzisiaj? Kiedy? Teraz, ale no. Wezmę Cię i przebiorę się i tym razem obiecuję Ci, że wrócę na czas. Ale obiecuję. Dlaczego teraz masz jechać? Nie rozumiem. No bo teraz przyszli. No dobrze. Biorę Cię i idę. No to pokaż, powiedz im, że przyjdziesz. Przez okno. Okej, przepraszam, ale musiałam wyprawić mojego synka do kolegi, właśnie pojechał do kolegi, ale z drugiej strony dobrze, bo jak ma siedzieć w domku, jak ja jestem w pracy, to fajnie, że może się pobawić, tym bardziej, że dzisiaj mają piątek, ostatni dzień szkoły, także super. No, więc na czym ja stanęłam? Aha, jeszcze chciałam też poruszyć, słuchajcie, jest jeden komentarz od mężczyzny. Ja rozumiem naprawdę bardzo wiele. Ja też rozumiem czasami, że może się pojawić u mężczyzn jakieś takie zniesmaczenie, jakieś takie, nie wiem, pomyślenie, że ja namawiam do złego, że szufladkuję wszystkich mężczyzn do jednej szuflady. Nie, absolutnie tak nie jest. Jeszcze raz powtarzam, ja mówię o swoim doświadczeniu i o tym, co ja przeszłam, w jakich sytuacjach byłam i na przykład mówiąc Wam o tym, że zostałam pozbawiona środków do życia, to znaczy, że mówię Wam, że gdybym teraz była w podobnej sytuacji, aczkolwiek nie byłoby to możliwe, ale gdyby teraz na przykład ktoś się pojawił na mojej drodze życia, to po prostu automatycznie moje poprzednie doświadczenie spowodowało we mnie wewnętrznie to, że absolutnie nigdy nie zgodzę się już jakby mieć wspólnoty takiej, mieć wspólnych pieniędzy. Raczej zawsze już będę, wiecie, obstawać za tym, żebym miała ja, żebyś miał ty, że mogę się dorzucić, że możemy się złożyć, ale absolutnie już nigdy jakby nie złączę tego wszystkiego na przykład w jedno konto, że ty wpłacaj tam swoją wypłatę, ja swoją i z tego będziemy na przykład rozdzielać, żyć i tak dalej. Takie sytuacje już nie będą miały miejsca. I ja o tym tutaj mówię. Ja rozumiem, że mężczyźni mogą się poczuć tutaj urażeni. Ho, 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 ho. Szczerze, pozwólcie, że opowiem tu, będę Wam tu opowiadać o sobie, jakie ja mam podejście i naprawdę, jeżeli znajdzie się mężczyzna, który, nie wiem, stwierdzi, że piernicze głupoty, no to bardzo proszę, niech zostawi komentarz, niech napisze, że coś go boli i co go boli i dlaczego go boli. Natomiast szczerze, to po mnie to i tak spłynie. Na mnie to nie zrobi już nigdy wrażenia. Mam takie podejście, wiem ile lat trwałam w takich, a nie innych różnych sytuacjach, w związkach próbowałam bardzo wiele razy. Mogłabym Wam po prostu książkę napisać, słuchajcie, o sytuacjach z mężczyznami, o tym, w jaki sposób mężczyźni potrafią traktować kobiety, w jaki sposób traktują swoje kobiety, ilu znam mężczyzn, którzy zdradzają swoje żony, ilu znam mężczyzn, którzy są w otwartych związkach i szukają otwartych związków, natomiast z ich strony jest otwarty związek, ich żona o tym nic nie wie. No słuchajcie, ja przeżyłam naprawdę bardzo wiele skrajnych sytuacji i tylko dlatego się z Wami dzielę swoim doświadczeniem. Ja nie mówię Wam, że macie na przykład, w ogóle nie mówię Wam, że cokolwiek macie, nie mówię Wam, że nie dawajcie tej szansy, że zostawcie go, że jak już coś Ci się nie podoba, to odejdź. Nie, ja tego nie mówię, bo każda jest inna, każda pozwoli na coś innego, każda czuje inaczej, myśli inaczej i każda ma inne jakieś priorytety, cele w życiu i tak dalej. Ja Wam mówię o sobie.
czego ja bym nie wybaczyła, czego ja bym nie zrobiła drugi raz, na co ja bym nie pozwoliła, a na co bym pozwoliła. Więc żeby była jasność, to ja tutaj nie generalizuję. Ja nie mówię, że wszyscy tacy są. To też dotyczy oczywiście, że kobiet. Kobiety również potrafią być chujami, no nie ukrywajmy, ale taka jest prawda. Przepraszam za to słowo, ale innego nie umiałam znaleźć. No ale tak jest, ale tak jest. Znam też sporo kobiet, które mają fajnego męża w domu, a na przykład robią głupoty. No i tyle. No słuchajcie, tutaj naprawdę mogłabym po prostu się rozgadywać i tak naprawdę to te rozmowy nasze kontrolowane, czy też niekontrolowane trwałyby w nieskończoność. Bo sytuacji, jakie ja doświadczyłam, jest po prostu całe mnóstwo. Także tu chciałam w tym odcinku, że tak powiem, w tej części filmiku, chciałam bardzo tylko wyjaśnić, że ja nie generalizuję i nie mówię tu o wszystkich. To jest taka jakby też trochę moja odpowiedź na komentarz, drogi Jarku, dlatego że ja rozumiem twoje jakieś tam oburzenie i że dziewczyny nie bądźcie egoistkami. A co to znaczy egoistka? Jeżeli facet posuwa się do jakichś skrajnych sytuacji, jeżeli facet zdradzi kobietę, jeżeli facet pije, jest to dla niego już jakby uzależnieniem. To nie jest tak, że pije okazjonalnie, tylko to jest tak, że pije. Mówimy tu o chorobie alkoholowej. Ja bym z takim kimś nie była. Ja bym nie traciła ani jednej minuty, słuchajcie. Dlaczego? Dlatego, że na przykład taki osobnik potrafi zepsuć życie między wami, potrafi zepsuć życie całej rodzinie, w tym cierpią dzieci, w tym cierpimy my, w tym cierpi nasza rodzina, nasi bliscy, nasi przyjaciele. Nie ma to ani jednego plusa. Jeżeli ktoś mi zada pytanie, to co? To powiedzmy, że co, zostawiłabyś go tak po prostu na pastwę losu? Tak! Tak, zostawiłabym takiego człowieka. Ja, wiedząc, że ktoś ma problem, ja mogłabym podać mu pomocną dłoń, ale myślę, że to byłoby 20, nie wiem, 15 lat wstecz. Nie dzisiaj, nie po tym, co przeszłam, nie po tym, ile czasu straciłam w różnych okolicznościach. Również spotykałam się z kimś, kto sięgał po alkohol, również spotykałam się z kimś, u kogo butelka alkoholu była niczym termos z kawą dla mnie. Także ja nie mówię wam rzeczy wyssanych z palca. Staram się z wami po prostu być fair i dzielić się moim doświadczeniem. I cały czas wam mówię, co ja bym zrobiła, jak ja bym postąpiła. Nie mówię wam, zostawcie go, jeżeli pije. Ja mogę wam powiedzieć, że ja zostawiłabym taką osobę bez zastanowienia. Po pierwsze, ta osoba jest dorosła. Po drugie, pierwszy kieliszek, po jaki sięgła, zrobiła to świadomie. Zawsze świadomie sięgamy, jeżeli chodzi, mówię teraz o początku, dajmy na to tej choroby, tak? Mówię o samym początku, więc sięgasz po niego świadomie. Potem jest kolejny, potem jest kolejny, potem jest kolejny, potem jest kolejny. To jest prawie jak ze zdradą. Najpierw, nie wiem, chcesz uleczyć coś, co ci się w związku zepsuło, idziesz i bzykasz pierwszą lepszą zwierzynę, jak ja to mówię, upolujesz sobie byle co, byleby po prostu tylko umoczyć, bo uważasz, że poczujesz się lepiej, bo taką masz potrzebę, nie licząc się z tym, że tak naprawdę jaką to ma wartość? Żadną. To jest puste, to jest słabe, to jest płytkie i facet dla mnie taki to jest po prostu dno totalne. No, mogłabym się tu bardzo. Nie wiem nawet teraz o czym do was dalej rozmawiać, bo nie wiem, jaki temat byście chciały poruszyć. Temat zdrad to już w ogóle jest takim tematem rzeka, ale może właśnie jeszcze dokończę wam tylko o tych nałogach na przykład. Jeżeli ktoś jest uzależniony od grania, jeżeli ktoś jest uzależniony od hazardu, jeżeli ktoś przepija pieniądze, przegrywa pieniądze na grach, no to dla mnie taka osoba jest skreślona. Mnie nie interesuje, że on cierpi, mnie nie interesuje, że on ma z tym problem, on by bardzo chciał z niego wyjść. To sobie wychodź, ale poza moim murem, poza moją granicą gdzieś tam, wiecie, takiego spokoju. Ja zbyt wiele lat, można powiedzieć, straciłam. Mówię straciłam, że nie, że ja ich żałuję, bo one mnie tego nauczyły, gdzie jestem dzisiaj i kim jestem dzisiaj. Ale straciłam w sensie, że nikt mi już ich nie odda. Ja już do tamtych czasów nie wrócę. Nie będę już miała 20 parę lat. Więc jakby, jak sobie tak pomyślę, że w tym samym czasie, gdzie próbowałam kogoś czegoś uratować, gdzie próbowałam komuś dawać szansę,
Trwało to tygodniami, miesiącami, w jednym przypadku latami. Ja mogłam być z kimś szczęśliwa, moje dzieci mogły mieć spokój. W moim domu mogła panować cisza, zero problemów. Ja mogłam być nawet i sama, ale w spokoju. Ale nie, bo właśnie chciałam być dobra, bo myślałam, że tak powinnam, bo skoro się z nim związałam, bo skoro mu coś przyrzekłam, no to muszę się wywiązać. Dlaczego ciągle my chcemy pomagać innym? Dlaczego my, kobiety, chcemy pomagać facetowi? Bo my przyrzekłyśmy, a on to co? A on to co w tym momencie? Gdzie on był? No przecież stał obok nas i przyrzekał nam to samo. I gdzie? Gdzie te obietnice? Gdzie ta miłość, wierność, uczciwość małżeńska i że cię nie opuszczę aż do śmierci? Zobaczcie na to, ile rozstań jest. Ja już nie mówię, bo nie wiem, jak to wygląda w Polsce, bo oczywiście rozmawiam, piszę z dziewczynami z Polski, natomiast widzę, co się dzieje tutaj, w tej małej naszej społeczności, w naszej polskiej, ale za granicą. Tu nie wiem. Nie ma chyba związku, który nie przeszedł mocnego kryzysu, który nie przeszedł jakiegoś rozstania. Być może są takie też, które, czy być może, na pewno są takie, które się powracały do siebie, ale ile związków się porozpadało, po prostu, bezpowrotnie. Ludzie się pozwiązywali z nowymi partnerami, partnerkami i są szczęśliwi. Więc, no nie wiem. Zadawajcie mi na pewno pytania. Ja się ustosunkowywać będę na przykładzie swoich doświadczeń. Cały czas to podkreślam, żeby nie wmawiać mi, że jestem egoistką. Jeżeli dla kogoś, nie wiem, dla jakiegoś mężczyzny wydaje mu się, że jestem egoistką, super, no to why not? Możesz myśleć, co chcesz, słuchaj. Naprawdę po mnie to spływa jak po kaczce. Jeżeli nie jesteś kimś, na kim mi zależy, jeżeli nie jesteś kimś z mojego grona, jeżeli nie jesteś kimś, że tak powiem, kogo darzę jakąkolwiek relacją, jakimkolwiek uczuciem, czy cię lubię, czy cię kocham, to, no to nie masz jakby koło mnie prawa bytu, czyli mnie nie obchodzi, co ty o mnie sądzisz. Jeżeli nie jesteś bliską mi osobą, mnie to po prostu nie obchodzi. Nie zwracam już uwagi na osoby trzecie, które jakby tak naprawdę dla mnie nie mają żadnego znaczenia. Są, bo są i tych ludzi jest tysiące, miliony i tryliony. Także minął już ten czas, gdzie brałam do siebie różne rzeczy, że brałam sobie na klatę, że ktoś mi coś powiedział niemiłego i ja to później chodziłam, przeżywałam. Co mi to dało, dziewczyny? Nic mi to nie dało. Ani mnie to wyszczupliło, ani wzbogaciło. Także nie wiem, każdy może postępować jak chce. Ja poprzez moje te tematy, poprzez moje doświadczenia, poprzez moje historie. Mam tylko nadzieję, że przestrzegę pewne naiwne, pewne zakochane, pewne ślepe, zaślepione w swoich uczuciach dziewczyny przed być może popełnieniem największego błędu w swoim życiu. I po to są te tematy. I jeżeli znajdzie się chociażby jedna, dwie takie, które powiedzą: Aga, otworzyłaś mi po prostu oczy, lub twoje doświadczenia sprawiły, że patrzę na moją sytuację inaczej, lub poprawiłam to i to, no to po prostu to znaczy, że nie na darmo tu jestem. No, więc mam nadzieję, że to wyjaśniłam. W tym teraz filmiku bardzo bym was prosiła, abyście pisały, albo zadawały konkretne pytania mi na temat, co byście chciały ode mnie wiedzieć, o czym byście chciały porozmawiać, jaki chciałybyście, żeby na ten następny temat był.